Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV, a dzisiaj gościmy oto takiego tutaj gościa drapieżnego, Squire'a Jaguara. Powiem wam tak, miałem tu ostatnio Amerykanina Jaguara z Ameryki, serię bardzo wysoką pro amerykańską i może to dziwnie zabrzmi, ale ta gitara ma zdecydowanie wygodniejsze gry. To taki niuans na początek naszej tutaj historii. Opowiem wam pokrótce o tej gitarze. Słuchajcie, gitarka w kolorze białym, korpus lipowy, menzura 24, czyli taka troszkę krótsza niż standard. Jest to vintage'owy sprzęt, przynajmniej wyglądający jak vintage. Gryf klonowy, bardzo fajny gryf, bardzo przyjemny, taki profil C, ale bardzo wygodny, zdecydowanie bardziej wygodny niż ten amerykański, który miałem tutaj w rękach, jest wygodniejszy. Wykonanie naprawdę na wysokim poziomie, ponieważ akcja strun jest mega niska, jak na Jaguara, można tu spokojnie podciągać, szybko działa, nic nie brzęczy, nic nie brumi. Tak jak wspomniałem wcześniej, klonowy gryf wygląda na taki klon kanadyjski. Często widuję go w różnych gitarach i wydaje mi się, że faktycznie jest to klon kanadyjski. Jak wspomniałem, lipowa deska, ale ciężka, bardzo dobrze oddająca tutaj niuanse artykulacyjne. Słuchajcie, bardzo dużo przełączników. Bardzo dużo przełączników, potencjometry 2. Switche, które pozwalają nam w bardzo różnej opcji ustawić tą gitarę. Jest jeszcze włącznik, włącz, wyłącz. Mamy mostek typowy vintage na osobnych siodełeczkach tutaj po jednej strunce, ale bardzo często spotykany w telecasterach. Mostek konstrukcji Fendera, który pozwala nam tutaj odciągać. Powiem wam szczerze, że na początku, ze względu na fakt, że były nowe struny, miałem z nim tarapaty, ale później się to ustabilizowało i fajnie wszystko już grało. Przetworniki Duncan Design, czyli tańszy odpowiednik firmy, którą wszyscy znacie, czyli Seymoura Duncana. Progi medium, bardzo ładnie wyprofilowane. Gryf przy siodełku, grubość 42 mm, czyli dla dziewczyn, które mają małe dłonie. Dla facetów, którzy lubią bliżej struny, również się ten instrument nada. I niech was nie zwiedzie jego wygląd i to, że może kojarzyć się z old schoolem albo alternatywą, ponieważ bardzo ładnie brzmi ta gitara. Bardzo ładnie. Można na niej zagrać nie tylko old school, ale i rockowe, mocno zadziorne rzeczy, po bluesowe, ładne, feelingowe tematy. Gitara jest fajnie wyważona, posiada klucze typu Bluson, oczywiście nie są to Blusony, ale bardzo płynnie działające. Wykonana jest w Indonezji, a jak wiemy, Indonezja od wielu lat jest już uznanym producentem i fabryki w Indonezji cieszą się bardzo dobrą jakością i bardzo dobrą opinią, jeżeli chodzi o produkcję instrumentów. Podstrunnica palisandrowa, co jeszcze na ten temat mogę powiedzieć? Płytka w kolorze takim brown vintage'owym. No nic, no gitara ciężka, ładna, bardzo dobrze brzmiąca, stosunkowo tania. Zapraszam was do Guitar Center, gdzie możecie sobie ograć ten instrument i podzielić się wrażeniami pod, w komentarzach pod tym filmikiem. Ja was jak zwykle tylko zaciekawiam tematem i naprawdę z całego serca polecam wam tego oto Fenderka, jeżeli budżet nie pozwala wam na typowego Amerykanina. A co ciekawe wam powiem, myślę, że mogłaby ta gitara spokojnie konkurować, spokojnie, z meksykańskimi Jaguarami i bez problemu, jeżeli takowe wypatrzycie, bez problemu na pewno może stawać w mieszkaniu. Niech was nie zwiedzie, że to Squire, bo jest to naprawdę godny endorser, że tak powiem, Jaguarów w klasie budżetowej. Możecie śmiało.
po tą gitarę sięgnąć, tym bardziej, że jak wspomniałem wcześniej, jakość, komponenty, wykonanie, wszystko tu się zgadza i nie ma wstydu. Polecam posłuchać sobie fragmentów, które ponagrywałem tutaj w różnych opcjach, konfiguracjach. Nie będę tego opisywał, co, gdzie, po co. Posłuchajcie po prostu, jak to brzmi na dwóch, trzech pozycjach przełączonych przełączników i będziecie mniej więcej orientować się, co możecie z tej gitary uzyskać. Pozdrawiam serdecznie, Tomek Andrzejewski, cześć!